Przystanąłem w ładnym klimacie. Zestaw gotowy, jedziemy na trening do wielkiej dziury. A tutaj chciałem pokazać lazurowe jeziorko, którego już może niedługo nie być. Może jak się uda, to dzisiaj koło niego zrobimy rundę. Jak nie zamarzniemy w dziurze. I zobaczymy, co tu koło tego jeziorka się dzieje. Niebieska woda, jak na Karaibach gdzieś. Ludzie sobie tu przyjeżdżają zdjęcia z wesela robić. Stanę na dachu, może będzie lepiej widać. Ładne rysunki. O! Mamy. Teraz ta woda jest bardziej zielona nawet. Jedziemy dalej. No. Wbijamy na parking. Jestem pierwszy, ale to już chyba normalka. Osiemnaście motogodzin. Ciekawe, ile dzisiaj nastukamy. Jadą spóźnialscy, kurde, 15 minut. Trzeba jechać szybko, zacząć robić hard enduro, bo... jest hard zimno. Kawałek się przejedziesz, kurwa, i zamarzasz. Przez tych mojego brata, moje postanowienie noworoczne idzie w pizdu. Że się nie spóźniasz? Tak. Bo, ej, pół do byłem gotowy. Jak swoim smarujesz? Tylko od góry. 01. A, no to tak. 03. O! Jeszcze nie wszędzie tak twardo. Tego się nie spodziewałem. Zarywa fajnie. Ale zimno w papę. Ja już nie mam rąk. Aha. Kurczę. Musi krew do palca dopłynąć. Tu się cały czas zmienia. Najbardziej pogoda się. O, pogoda jest. Tam do góry, Roman. Patrz. Ale dyfuzor pogięty na pewno. Jedziesz czy nie? Łapy zamarzają nadal. Nie wiem czemu. Teren wyrzeźbiony przez gąsienice, wielkich koparek i przez wodę. I jest co robić. Jedzie dzik. Jak tam dzik? Kurwa, rodzinę widziałem. Gdzie rodzinę? 20 osób, 20 człowiek moich szło. Serio? Chyba trochę dzików. Aha, dziki szły? Gdzie? Ale schowały się teraz za górę. Aha, trzeba uważać, żeby nam pod koła nie biegły. No. Jak tam Chris na dole? Mniej wieje? Ale mniej wieje? Jedziemy na dół, bo zamarzają nam paluchy i wszystko inne. Kutasa lupą będziemy szukać później. To się wpitolił trochę. Dobra, dobra, czekaj, nagrywasz to? No. To chodź tutaj. Trzymaj, trzymaj! A będziesz mnie nagrywał? No, ja będę jechał za tobą. Wiatrak włączyć może.
na dół. Za wąski. To jeszcze tu wjechaliśmy, to trzeba jechać. A zapach busuwa. I pon. Dawaj, dawaj! No ładny skok. Jak on to zrobił? Wyszło. Było ładnie. Jedziemy szukać następnego. W tych było mi zimno w końcówki palcy, ale jak już krew zaczęła dobrze krążyć, to już jest ciepło. To mam pomysł. Będziemy przed treningiem robić setę. Nie, tylko że można kulturalnie to nazwać. No. Zakończenie zawodów bytowych. O. Tam na końcu jest ściana jakaś. Ładnie, kurde. Ale zrobił. Ty, ładne to było, troszeczkę ci brakło, co? Lodu jest. Poprzeczkę ustawił wysoko. Powiem ci, że kurwa grubo. No skończy się to wętlem urwanym. Ale po naszej ścianie dzisiaj bym nie zjeżdżał. Ja już tam nie chciałem, ale nie, nie na tym poślizgu dzisiaj. To jakbyś po skalę jechał. Tam ci mówię jeszcze w dwóch miejscach, tam gdzie podjechałeś z lód, ale... Ciupkę upuszczę może, ale tak ciupkę. Usiądź. Co, w ogóle się nie ugina? A twoja leży, kurwa, ładnie. To trochę brudne. Coś tam świry na grupie piszą, ale nie chcą się telefonu wyciągać. Do ciebie? Nie, do ciebie. Aha. Dobra, więcej nie, bo będzie po dętce. I tak już się o nią obawiam, ale... Nie. Nic nie usiadł. Pizdu. Wodę, że się nagrzała, podchodzisz kurwa z tym do przepychania kipu, nie? I tak gwałtownie tak, jem kurwa. Ja wczoraj widziałem, jak laska to samo co mój robiła, tylko wibratorem takim przylepianym do ściany. Przejebała do maski, tył! I takie ładne wgięcie wyskoczyło. Ale poważnie, no. I to kilka razy potem. Jedziemy dalej.
Co tam cały jesteś? Te palce mi się wygięły tu, ale na razie zacznie boleć, jak adrenalina zejdzie. Karkochron się chyba przydał teraz trochę, co? Karkochron chyba się trochę przydał. Jeszcze ci trawa z kasku wisi. No najważniejsze. A no to trzeba uważać, idziemy na drugie śniadanie. Plecak od teściowej robi robotę. Chłopakom wyślemy zdjęcie. Cieniasom, co się boją zimna, nazwijmy to po imieniu. A nam zostało jeszcze kurwa więcej niż mniej, albo ponad połowa. No. Tam był początek, tak? No, taka połowa jeszcze. Dobra, ja mam dwie kanapki, mogę się podzielić. Ja nic nie wziąłem ze sobą. No weźcie sobie tam, zjedźcie. Robercikowi jeszcze. Robert ma, bo Robert chciał mi pokazać, że ma. Ej, założę taki pomarańczowy filtr na kamerkę, może będzie fajniej wyglądać. Dobra, zobaczymy różnicę z kolorkiem teraz. Bardziej pomarańczowym. No, mogę zrobić tak. Ale jest bajer dzisiaj. Na tym lepiej, Romek, bo mamy po całym. A ja mam tylko kanapki dietetyczne. Nie masz kanapek. Masz jeszcze zmiażdżonego. Słodycza nie jem. Nie jesz? Dieta. Co ty twierdzieli? Zrzucam kamera z boków. Nie masz cieplejszych? Hmm? Nie masz koperszych. Cieplejszych? Mhm. Rękawic? Nie, kanapek. Aha. No dobrze, jak jest zimę, to puszczy ci za urządek, to zostawiam jeszcze jeść. Ale patrz, rozgrzeje się, to ci ciepło, co nie? Chwilę stoisz, to już zaczyna dziargać. Dobrze, że śniegu nie ma. Mamy teraz, jakbyśmy w góry pojechali taki teren, co nie? Skały, kamienie. I teraz już wiem, dlaczego tam z taką oponą w ogóle nie warto jechać. To jedziemy. Jeszcze ostatni raz, no. Parę metrów niżej od motoru. Klamka cała. Ale fajna górka. Trudna. Jeszcze raz. Wjechać niełatwo, zjechać w sumie też nie tak łatwo. Tam widać elektrownię, którą właśnie zamknęli po nowym roku. Już z komina dym nie leci. Ani para z kominów tych czterech. Koniec. Możemy zrobić. Kozioł był porządny. Będzie smarował. Co? Łapa nie trzyma? O!
Ten dźwięk to był właśnie to, że pozbyłem się sprzęgła. Myślałem, że jest lód, będzie twardo, a przednie koło mi plop. I mam koniec jazdy, sprzęgła nie mam, klamka poleciała. Mógł trochę więcej zostać, to by to nie przeszkadzało, a taki kawałek to jest masakra. No niestety. Tylko do góry jechać na chatę. Jakbym częściej łamał klamki, to bym woził zapasowe, ale... To jest moja pierwsza klamka od 2 lat. Akurat koniec baterii. No.